Inga Marciniak, dobry wieczór, zapraszam jak zwykle o tej porze na szczegóły prognozy pogody. Pogodę w Polsce kształtuje Zatoka Niżowa, a wraz z nią napływa do nas wilgotne i chłodne powietrze. Przed nami pierwszy powiew zimowej aury. Najbliższa noc mroźna z opadami śniegu, a ten mróz chwyci niemal wszędzie. Suwałki, Rzeszów, Kraków, tutaj 2 stopnie poniżej zera. Minus 1 na przeważającym obszarze, a wyjątkiem jest wybrzeże. Tutaj mieszkańcy zobaczą 0 na termometrach, ale nieuniknione będą przygruntowe przymrozki. W regionie noc z opadami deszczu ze śniegiem, ale przeważnie będzie to sam śnieg. Drogi będą bardzo śliskie, dlatego prosimy zachować ostrożność. Termometry wskażą 1 stopień na minusie. W ciągu dnia pojawi się spora liczba przejaśnień, ale w towarzystwie opadów śniegu, opadów deszczu ze śniegiem. No i co za tym idzie, drogi wciąż śliskie, dlatego powtarzam, prosimy o zachowanie ostrożności, to widzimy nawet tutaj na mapie. Na termometrach od 0 do maksymalnie 2 stopni na plusie. W województwie łódzkim pogoda mało ciekawa, bo niebo przesłonią chmury, z których przelotnie będzie padać śnieg, ale i znajdą się chwile na przejaśnienia. Dodatkowo dokuczać będzie wiatr, który powieje z zachodu z prędkością do 20 km na godzinę, a więc odczujemy mniej niż pokażą nam termometry. Warunki biometeo będą niekorzystne, a ciśnienie, jak widzimy, niskie, chociaż powoli idzie w górę. W kolejnych dniach wciąż zimno, z temperaturą od 4 stopni w niedzielę do 1 stopnia w sobotę i w piątek. Mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, więc aura będzie zmienna, bo jest też szansa na przejaśnienia i naprawdę delikatne przybłyski słońca. Bardzo dziękuję za uwagę i za spotkanie. Jak zwykle do zobaczenia. Miłego wieczoru.